Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w Inxuma. Jest to mała wioska, bardzo blisko Santo Rosa de Copan. Mają mieściny w Hondurasie, między Guatemalą i Salwadorem. Mimo, że jest końcówka listopada, pogoda jest bardzo, bardzo ładna, bardzo ciepło, bardzo parno. Prawie 30 stopni, a pora jest deszczowa, więc można śmigać śmiało na koszulce. No i jestem tutaj w Hondurasie już kilka tygodni. Chciałbym się z Wami podzielić krótko moimi spostrzeżeniami na temat tego kraju, ponieważ opinie są bardzo różne. Pierwsza rzecz jest to kawa. Mają niesamowitą kawę. Honduras jest drugim co do wielkości producentem kawy w Ameryce Centralnej. Smak jest może trochę inny i mógłbym nawet powiedzieć, że troszeczkę gorszy niż te, które miałem okazję próbować w Europie, ale jakością oraz mocą tej kawy, czyli po prostu jest to bardzo mocna kawa, przegania wszystkie gatunki w Europie. Rok szkolny kończy się tutaj pod koniec listopada, czyli niebawem. Jest to związane z tym, że rozpoczął się sezon zbioru kawy, dlatego dzieci, które są w szkołach, mogą teraz pójść do domu, odłożyć plecaki i wrócić na plantację kawy, bo tak się to po prostu zarabia. Pytaliśmy dzieciaki pod koniec roku szkolnego, gdzie wybierają się na wakacje. Ja zawsze pamiętam, że u mnie w szkole było to, że nad morze, w góry, niektórzy jeździli za granicę. A tutaj była odpowiedź, do której plantacji kawy dzieciaki będą tam chodziły i zbierały i zarabiały kasę, bo innego tu sposobu nie ma. Dokładnie wczoraj odbyły się w Hondurasie wybory. Jak na razie wszyscy z kandydatów ogłosili swoje zwycięstwo, dlatego cały czas czekamy dla oficjalnego ogłoszenia wyników, które nastąpi pewnie niebawem. No ale mam nadzieję, że obędzie się to bez większych zamieszek, ponieważ tak jak inne media donoszą, tak jak sam współczynnik przestępczości w Hondurasie jest olbrzymi. Jest tu bardzo dużo zabójstw, jest tu bardzo dużo karteli narkotykowych, które po prostu, no mogę powiedzieć, że nie pieprzą się w tańcu. No po prostu życie tej człowieka kosztuje bardzo mało. Na ulicy można spotkać pełno ludzi z bronią, naładowaną bronią. Przed każdym bankiem, przed każdą inną instytucją wymagającą wymiany finansowej stoi jeden lub dwóch gości. Nie z jakimiś splubami, ale z potężnymi shotgunami. No i celują w tych biednych krańców Hondurasu i no jest na pewno nieodłączny obraz tego kraju. Teraz jeszcze kilka informacji, co robiłem tu w Hondurasie. Byłem tutaj dokładnie 7-8 tygodni, będę tu jeszcze kilka dni. Następnie jadę do Nikaragui, potem będę uderzał w Kostarikę i Panamę. Zajmowałem się tutaj dwoma projektami. Był to jeden projekt, to był właśnie szkoła. Jeździliśmy do szkół i uczyliśmy dzieci angielskiego. Uczyliśmy też dzieci, w jaki sposób mogą uprawiać jogę. No ja miałem kilka zajęć też z przedsiębiorczości, związanych właśnie z Fundacją Krzemowa. No i też kilka razy miałem okazję opowiadać, w jaki sposób dzieciaki mogą podróżować za darmo, co niewątpliwie było to bardzo atrakcyjne dla dzieci. Mogłem też się pochwalić swoimi osiągnięciami na temat podróżowania, więc to bardzo dobrze wspominam. Poza tym uczestniczyłem w budowie pierwszego w tej części Hondurasu parku ekologicznego, który powstaje właśnie za moimi plecami. Dokładnie w tym miejscu ma powstać ten park. Pomagaliśmy w marketingu, pomagaliśmy wybudować stronę internetową, pomagaliśmy robić zdjęcia, filmy. Mam nadzieję, że to niebawem zaowocuje, bo jest to naprawdę zajebisty projekt i kibicuję mu. Nawet po moim wyjeździe będę pomagał i wspierał te instytucje. I to byłoby na tyle tej krótkiej mojej informacji. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Będę następne filmy wrzucał również na ten kanał, dlatego zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jest to youtube.com/officialflyaway, albo po prostu możecie wpisać flyaway.com, jest to moja strona internetowa, albo Facebook całej mojej wyprawy. Również tam będziemy publikować sprawdzone metody podróżowania za darmo. Ja się z Wami żegnam, idę dalej eksplorować Honduras. Siemano, do zobaczenia, cześć!